Dokładnie rok temu na targach Music Messe we Frankfurcie rozmawiałem z Karolem Parkitnym na temat nowości, które przygotował Stag. No i w tym roku znowu podczas spotkania na jednym z korytarzy w hali numer 3 studium Karola Parkitnego. No i co, Karolu, co nowego Stag dla nas przygotował w tym roku? Na powitanie Stag uraczył nas nową serią gitar klasycznych. Są to instrumenty dedykowane przede wszystkim dla osób chcących się uczyć gry na gitarze klasycznej. Mamy tutaj piękne wykończenie w białym kolorze, jest to nowe podejście, nowa seria. Mamy nadzieję, że przyjmie się u nas w kraju. Dla zaawansowanych gitarzystów również Stag proponuje nowe konstrukcje, konstrukcje typu Cutaway z elektroniką Fishmana, z układami Pram Precis. Oczywiście top lity świerk, ewentualnie cedr, w zależności od modelu. W nowości firma Stag prezentuje nam również serię pod nazwą Angel Lopez. Są to nowe konstrukcje, gitary klasyczne z litym topem, oczywiście wewnątrz mamy komory rezonansowe. Gitara wyposażona jest w aktywną elektronikę z preampem, z regulacją pasma wysokiego i niskiego oraz głośności. Ciekawostką konstrukcyjną jest zastosowanie szyjki wkręcanej, nie wklejanej, tak jak robi to większość producentów światowych, chociaż myślę, że tutaj Stag na pewno ma jakiś swój patent i że również to bardzo, bardzo ciekawie zabrzmi. Kolejna propozycja Staga, tym razem James Nelligan, tak? Tak, dokładnie. Jest to podmarka również Staga. Tym razem mamy do czynienia z modelem akustycznym. Dla fanów brzmień bardziej akustycznych, może nie stricte ogniskowych, ponieważ gitarka jest z aktywną elektroniką i niestety przydałoby się podpięcie, zwłaszcza że korpus na zewnątrz nie emituje donośnych dźwięków, ponieważ ma tylko wewnętrzne komory, wewnętrzne mikrofonowanie, jak i również system piezo. Gitara, tak jak wspomniałem, jest wyposażona w aktywną elektronikę, a na tylnej płycie instrumentu mamy również wyjście słuchawkowe, jak i wejście sygnału liniowego, na przykład na odtwarzacz MP3, żeby poćwiczyć sobie, popracować z własnymi podkładami. Instrument wykonany jest, jak widać, na bardzo wysokim poziomie. Tu akurat mamy wersję w wykończeniu czarnym, malowanym na wysoki połysk. Jest również wersja natural z litym świerkowym topem, który będzie można po prostu sobie obejrzeć, jak te słoje się układają. Dla użytkowników, którzy już znają markę Stag, firma oczywiście nie zapomina o produktach, które już są w naszej sprzedaży. Mowa o modelach 206, SW206 z elektroniką i bez elektroniki. Możemy je tutaj wszystkie obejrzeć na stoisku. Są to produkty troszeczkę odnowione, troszeczkę poprawione, jeżeli chodzi o jakość, użyte materiały oraz przede wszystkim o elektronikę. W nowych modelach firma Stag wstawia elektronikę marki B-Bank z equalizerem aktywnym oczywiście oraz zbudowanym tunerem. Korzystając z tego, że na chwilkę mogłem zająć Marcina kolejnym produktem będącym tłem historycznym w zasadzie dla naszej rozmowy, sławną gitarą basową wzorowaną na konstrukcjach wykorzystywanych przez zespół The Beatles, pragnę również zwrócić Państwa uwagę na serii gitar elektrycznych, które są również w ofercie sprzedaży, w ofercie marki Stag. Są to oczywiście gitary wzorowane na klasycznych konstrukcjach Strato i Tele, jak i również nowości tegoroczne, czyli modele wzorowane na konstrukcjach Flying V. Oczywiście wszystkie instrumenty są wykonane z jak najlepszej klasy materiałów. Jest to produkcja pilnowana i kontrolowana w wielu fabrykach, a także na magazynach, które te instrumenty dostarczają już dalej do sklepów detalicznych.